Cześć! Dzisiaj na kanale moja siostra Daria. Dzień dobry. Jest mi strasznie miło, bo Ewa przed chwilą powiedziała, że się za tym stęskniła i ja też się za tym mega stęskniłam. Ja wiem, że niektórzy mogli się poczuć nieswojo, gdy ogłosiłam na Instagramie, że koniec z hejtami, kasuje wszystko. Kasujemy wszystko, ale wcześniej robimy screeny, żeby dalej kontynuować serię. Nowy system kasowania komentarzy na Instagramie wprowadził we mnie więcej spokoju i ciągle się uczę nie dyskutować z idiotami. Dzięki temu jestem spokojniejsza, przestałam dyskutować. Dobra, ściemniam. Włącza mi się dyskusja, potem usuwam swoją dyskusję i usuwam osobę, blokuję osobę, ale wcześniej robię screena, bo co? Ta seria zostaje i mimo, że dzieli Was trochę, niektórym się podoba, niektórym nie, więcej jest tych głosów jednak, no tak. Zdecydowanie. I jeszcze do tego takie moje grube, mocne tak, bo ja tą serię kocham. Więc zostają hejty, ale tylko w formie wyśmiewania i pokazywania ich tutaj. Staram się kasować wszystko. Jeszcze na TikToku nie idzie mi za dobrze, bo tam po prostu hejt się wylewa takimi strumieniami, że nie nadążam niestety kasować. I tam jest strasznie takie, no, jest dużo takiego ścierwa właśnie niestety, mówiąc bez ogródek. Ale uczę się i postaram się również tam wprowadzić więcej cenzury, która przez lata u mnie właściwie nie funkcjonowała. Koniec tego. Kiedy ostatni raz nagrywałyśmy hejt? To dawno temu, co? Bardzo dawno. Było ciepło. Pamiętam, że było ciepło. Ale to oznacza, że uzbierało nam się bardzo wiele najlepszych tekstów, które dla nas piszecie. I w ogóle czasami zdarza się tak, że sami hejterzy bardzo doceniają to, że zwracamy na nich uwagę i chcą tej uwagi więcej. Tak, mówisz o tym uroczym komentarzu. Pozwól, że ja go przeczytam. Oczywiście. Zaczniemy takim uroczym akcentem. No więc, dziękuję za atencję. To chyba się tyczy poprzedniego odcinka, po prostu wymieniałyśmy pana. Dziękuję za atencję. Tego właśnie mi było trzeba. Od dzisiaj zero hejtu. Tylko same komplementy w waszym kierunku, moje ponczuszki. By the way, wydaje mi się, że zrzuciłyście kilka kilogramów. Jak wspomnisz mnie w następnym odcinku, to Cię zasubskrybuję. Nie mogłam pozostać na taki tekst obojętna. Jestem żądna subskrypcji tak bardzo. Nie, po prostu to jest dobry komentarz. To jest bardzo dobry komentarz. Ja się tak cieszę, że wy hejterzy uczycie się na błędach i co więcej, zobacz, doceniają cię. Tak. Mówią, widzą, po prostu widzą, że chudniesz. Ja nie schudam, co prawda, ale i tak dziękuję za komplement. Znaczy nie wiem, czy on mówił na serio, ale tak czy siak. Nie. Ale była obiecana subskrypcja i zostanie z tego rozliczone, więc czekamy. Tak, czekamy. Słuchaj, ja nie wiem, może po prostu grudzień już powoli we mnie wstępuje świąteczny duch. Ja uważam, że to było na serio. Jestem na maksa zadowolona. Jeśli chodzi o chamskie komentarze, tak właśnie ostatnio patrzyłam, kto lajkuje chamskie komentarze, bo nie wszyscy wiedzą, ale można zobaczyć, kto je lajkuje. I to są często takie miłe panie, tacy wujaszkowie, z którymi fajnie się bimberku napić na weselu. Wiecie, to są takie swoje ziomki, nie? Tacy mili ludzie z twarzy, a okazuje się, że to kawał cholery jedna za drugą, no. Ale są też tacy, którzy jak otworzę sobie ich zdjęcie, to widzę, że tu może być problem. Nie to, że oceniam po wyglądzie, ale po prostu jest taki stereotyp, wiadomo, nie powiadamy stereotypów, ale taki, jak sobie wyobrażasz takiego mizogina, zwróćcie uwagę na tych youtuberów, którzy redpilowców, mizoginów, oni wyglądają tak samo i ja ich nie rozróżniam. To prawda. Typu Carioner i wszyscy tak podobni, nie? To jest przerażające. Hanifostak, oni wszyscy wyglądają tak samo. I naprawdę wyglądają tak samo, ja ich nie rozróżniam. I to jest właśnie stereotyp, który potwierdza niestety regułę. I właśnie taki koleś, jeden z nich napisał taki teoretycznie bardzo taki neutralny komentarz, uważam. Michał J. przez 2O. Nie piszcie tylu chamskich komentarzy, nie nadążam z lajkowaniem. Jeśli chcecie się zastanowić, jak wygląda właśnie typowy taki gość, ja nie wiem o co chodzi, ale on właśnie wygląda tak. Reszta. Tak, to prawda. Ale ja muszę powiedzieć, że ja znam jego ból, bo on nie nadąży z lajkowaniem, a my nie nadążamy ze screenowaniem. Tak, to prawda. Akurat to pod dyskusją na Ofemin chyba, tak? Tak. Tam był bardzo niski poziom dyskusji niestety. No cóż, współczujemy w każdym razie, Kamil. Trzymaj się. Michał. Pozdrawiamy. Michał też nawet. Pozdrawiamy cię ciepło. Teraz przechodzimy do komentarzy pani Ani, o których rozmawiałyśmy dość długo i namiętnie, nie przedłużając, czytam. Rozumiem, że zabawa może być przyjemna dla damy, ale niekoniecznie dla oglądającego. Ale żeby jeszcze to pokazywać, zupełny brak smaku. Ten komentarz ukazał się pod filmikiem Ewy w Srenim Ogonie. Kocham ten filmik. Ja też. I ten ogon. Sama ci go sprawiłam. Dokładnie tak. Więc nie rozumiem braku smaku, naprawdę. Tym bardziej, że jak wiecie, Ewa jest z Mazur, rybki zawsze poleca. Tak, tłuste rybki. I Anna Żarek 1 na Instagramie możecie ją zobaczyć. Generalnie to jest taka kobietka, która wygląda jak taka, wiecie, taka ładna, zadbana i widać, że próbuje być bardzo Tak. I postanowiła znaleźć jeszcze jedno nagranie z plaży, czy zdjęcie chyba. I znowu jesteś w kostiumie jakby na tym zdjęciu, tak. Jakiś fetysz. Bez urazy, ale już wiem, że mamy tutaj do czynienia z kimś, kto nie szaleje tutaj intelektualnie, ale stara się. Nie wiem i nie mogą zrozumieć, dlaczego kobiety i do tego ładna kobieta robi sobie taką krzywdę. Dostałam komplement tym wszystkim. Tak. I to było po ale, czyli się liczy. Bo przed ale oczywiście. Było bez urazy. To nie hejt. Tak, ale gdyby to wynikało z choroby, to byłoby racjonalne wytłumaczenie. Ale młoda, piękna kobieta niszczy sobie zdrowie i perspektywy na lepsze, szczęśliwsze życie. Więc Anna Żarek, brakuje trochę tu przecinków, jak już chcesz być taka I brakuje trochę perspektyw, Aniu, do realizowania siebie w swoim życiu, a nie w czymś. Kobieto, masz koło 50, nie? Ja mam 30 parę lat, blisko 40 i szkoda mi marnować czas, nie? Ja wiem, że tu już jest zaraz bliżej niż dalej. No nie oszukujmy się, czas płynie i ja też już nie mam tego czasu na bzdety. No. Nie, a mimo to czytam twój komentarz. Ale ile dajemy miłości ludziom. Tylko, że ty w tym czasie jakby... Wiesz, leżałaś na plaży, pływałaś w Srenim Ogonie, a pani Ania zmuszała się do takich komentarzy. Tak. Bardzo brzydko, pani Aniu, w ogóle bardzo lubię to imię, a takich osobowości nie. Ja uwielbiam w hejterach to, że zawsze zadają bardzo według nich trafne pytania i taki jest też ten komentarz. Zdrowotne problemy z odżywianiem się skończyły. Dotyczyło to twojego TikToka, jak wymiatasz na siłowni. Boli ją dupa, no. No boli. Ciebie na szczęście nie boli i odpisałaś, nadal są epizody na szczęście rzadsze. Pytasz, bo szukasz skutecznego terapeuty i jakby podchodząc do pytania, które ona zadała, w jaki, kurczę, sposób, żeby nie użyć innego słowa, bo jestem dzisiaj bardzo miła, w jaki, kurczę, sposób można wywnioskować z tego, że jakby ćwiczysz, trenujesz, jesteś na siłowni, że ci się zdrowotne problemy skończyły? Może jednak. Pani na twoje pytanie, czy szukasz skutecznego terapeuty, odpisała tak, ale niestety na twoje pytanie, z jakiego miasta by potrzebowała, już nie otrzymałyśmy odpowiedzi. No bo to ściemniara. Dagmara Kulik. No cóż. Pani Dagmaro, chciałabym wiedzieć naprawdę, może jakaś szkoła detektywistyczna była u pani grana. Jestem bardzo ciekawa, chciałabym tak te poszlaki, słuchaj, znajdować, nie? A propos tak, detektywów, to mamy też tutaj przypadki takich durnych... durne baby. Przyszła hejterka od, uwaga, trenerki, która sama udziela się na siłowni bodajże u Popokaja chyba. Już nawet wiem o tym, mam taki research. Gościuwa jest księgową. Jak wiecie, mam słabość do księgowych, ale nie do niej. Caleczka z Instagrama z kolei nie wiedziała, że pytania, to też tutaj powiem, bo kiedyś robiłam wciula różnych obserwujących, tych mniej miłych. Mówiłam, zadaj anonimowe pytanie. One nie są anonimowe. Kłamałam! I dużo osób w ogóle nie wie. A to dawało nam tyle szczęścia. Tak, bo to słuchajcie, to były takie osoby, które na co dzień były dla mnie miłe i lizały mnie po prostu, nie powiem gdzie, na co dzień zadawały te pytania takie na zasadzie trochę z wyzwiskami, trochę takie bardzo obleśne. I to było super, nie? Bo weryfikowałam różnych ludzi, ale już dużo osób wie, caleczka, caleczka nie wie. Więc kiedy wrzuciłam zadaj mi pytanie, to było z siłowni, byłam wtedy z Oliwką, moją trenerką, bardzo fajną dziewczyną, polecam. I ta dziewczyna, ta księgowa zna trenerkę. To jest takie dosyć nieduże środowisko. Wiesz, co to jest cukrzyca, choroby tarczycy, insulinoporowość? Ty swoją postawą rozleniwiasz ludzi. To było za mało. Zaczęła kolejne pytania. Wiesz, że zabijasz ludzi taką swoją postawą, jaką promujesz, to konto powinno zostać zablokowane. Więc ja stwierdziłam, no to jak już jest mój koniec na internetach, Ewa, przestań zabijać ludzi, co się dzieje z tobą. Nie wiem. Koniec na internetach, to zróbmy to z przytupem, udostępnijmy profil tej pani i te pytania. To jest ta pani, jak... Słuchajcie, dobra. Dobrze się z oczu patrzę. Tak. I dostałam, i wrzuciłam ją, udostępniłam i napisałam takie kwiatki od księgowej, ale nie mojej. Wrzuciłam to i ona, proszę to usunąć, przepraszam, ktoś mnie źle poinformował, także przepraszam za wiadomość. Ale co ją źle poinformowała? Nie wytrzymam. Także przepraszam, źle poinformowana zostałam. A że po prostu nie ma czegoś takiego jak tarczyca, siłownia, nie ma ciebie, nie ma, wszystko jest źle. Pomylone wszystko. Nie będzie niczego, drodzy Państwo. Ja myślę, że ktoś ją źle poinformował i ona myślała, że to jest anonimowo. Przepraszam, pojebało mi się. Omyłkowo to wyszło z mojego Insta, przepraszam panią. Czyli tutaj już takie omyłkowo wyszło z mojego Instagramu, to tak naprawdę nie ja. Nie, to pewnie żałobnicy. Dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, polecamy poprzednie odcinki. Więc omyłkowo wyszło to z jej konta, nie od niej, z jej konta, więc no to ja na poważnie, wiecie, wiecie, że jestem poważny człowiek. Tutaj nie ma tutaj ze mną, wiecie. Jasne, powiedz tylko kto i o czym cię poinformował. Jeśli ktoś działa na moją szkodę, muszę wiedzieć i usunę, pewnie, nie? Także proszę potraktować to jako spam, nie? I myślę, że to już koniec tematu. Aha, tu jest dalej. Nie. Nikt nie działa na pani szkodę. Okej, to o czym pani była poinformowana i kto to był? Po prostu źle to było odczytane i dlatego źle była odczytana relacja, dlatego. I mój mózg. Co? To ktoś czy pani? Zadałam pytanie, nie? Idę, poważna jestem, nie? Także proszę to usunąć i po debacie. O mój Boże. Ale mi pani zrobiła dzień, pani Caleczko, naprawdę. Jeszcze raz przepraszam panią, że wyszło to z mojego konta. Ale jak to wyszło? Czasami Karol, jak puści bąka, mówi, że jeszcze raz przepraszasz. Że wyszło to z jego tak to wygląda. O Boże, no to... jest tam pani winna makijaż, naprawdę. Tak, ale stwierdziłam, nie, no to jest za dobre, żeby to zakończyć. Nie, to nie jest po temacie, nie, absolutnie. To nie jest po temacie. Kurczę, jeśli ktoś się włamał na pani konto, to musimy zgłosić na policję, wykrzyknik. Nie można tego bagatelizować. Już miałam takie przypadki. Wiecie jakie, nie? Nie, to było wysłane z mojego konta, także nikt się nie wkradł na konto, ani nic. No to kurwa, ustalmy, nie? No się tak nie pisałam, to mówię tylko wam, bo jesteśmy sami swoi. Czyli pani to napisała, a mogę wiedzieć dlaczego? Boże, kiedy ja miałam tyle cierpliwości, bo nie dziś. No właśnie to są jeden z tych dni, kiedy Ewcia wstaje rano, dzwoni do mnie i ja wtedy już wiem, że to jest ten dzień, kiedy Ewa nie bierze jeńców. Tak. No, także nie powinna pani dostać takiej wiadomości. No, tu się zgadzamy. Nikt nie powinien być tak atakowany. Ja. Tak, ma pani rację, zgadzam się. Także raz jeszcze przepraszam, że to wyszło z mojego konta. I że dostała pani taką wiadomość. I wy... Kurwa. Jak myślicie? Słuchajcie, piszcie w komentarzu, czy to była opcja A, żałobnicy, Opcja B, ktoś ukradł jednak to konto. Słuchaj, tak. Czy C? Czy C, wtorek. Piszcie. Tak. Słuchajcie, ja nie wiem, czemu ja prowadziłam tak długą dyskusję i wam to wszystko czytam, ale uważam, że to jest znakomite. Ja, to jest takie złoto. Właściwie to mogłybyśmy nagrać odcinek tylko o tym. Tak. Też nie wiem, czemu nie czytałyśmy tego na rola. Właśnie, to zacznijmy. Dobra, to ja robię sobą. Dobra. Dobra. I ustalmy jedną rzecz. Nie z pani konta, tylko pani zaatakowała w sieci obcą kobietę. Zdaj sobie z pani sprawę, że za mniej okropne wiadomości składałam prywatne akty oskarżenia? Tak, dlatego przeprosiłam panią, pod chwilą emocji to wyszło z koleżanką źle. To czytane było, dlatego przepraszam, że taki anion pani otrzymała. Nie rozumiem, co przeczytałam. Ale ja zrozumiałam, więc odpowiedziałam. Także przeprosiłam panią, pod chwilą emocji to wyszło. Czego pani nie rozumie? Pod chwilą emocji. I to nie od ciebie wyszło, tylko samo z konta. Także jeszcze raz, przepraszam, że to jest... Proszę mi obiecać, że nigdy więcej nie obrazi, nie skomentuje i nie zaatakuje pani żadnej osoby ze względu na wygląd czy stan zdrowia, to usunę. Oczywiście, że tak. Jeszcze raz przepraszam. Dobrze. To koniec. Tak łatwo mi poszło? Już nie chciało mi się chyba. Nie, no jak nie? To, dobrze, aha, bo to było... Koniec. Ja po prostu screen robiłam jak powalona, tego co masz tych screenów. Rozumiem. Po prostu ręce mi się trzęsły, jak to dyskusja była. Ubawiłam się nawet. Także jeszcze raz przepraszam, że to wyszło z mojego konta. Dobrze. Dobrze. Słuchajcie, bo tak mówimy o hejtach i że usuwam, ale są czasami komentarze, które zaliczam do krytyki, którą może mniej lubię, bardziej lubię, z którą się zgadzam albo zupełnie nie zgadzam i chciałabym rozróżnić hejt od krytyki, po prostu, bo niektórzy myślą, że ja tego nie umiem rozróżnić, a wydaje mi się, że... Umiesz. Całkiem nieźle. Jest komentarz Wixy, że a propos rzeczy, które wróciłam do swojego butikowego sklepiku. To jest sklepik, w którym są rzeczy ze współpracy, które mam, które mi się podobają. Ja testuję te rzeczy i jeśli się podobają, to je dodaję do swojego sklepiku. Mam za to prowizję od sprzedaży. Jest ona bardzo mała. Muszę wam to powiedzieć. Ale zlikwidowałam po różnych komentarzach niektóre rzeczy z mojego sklepiku. Chociaż i tak nadal je używam, uważam, że są spoko. Ale no skoro nie podobały się, dyskusja była ogromna, stwierdziłam, okej, no to znaczy, że mi się to podoba, komuś się nie podoba. Spoko. Jest więcej słów, że się coś komuś nie podoba, no to okej, no to myślę, że możemy zakończyć dyskusję. Różnimy się, ale no nie będę z tym walczyć. Ceny to cię w tym sklepiku poniosły. Nie zgadzam się, bo to nie ja decyduję, tylko producent, który to produkuje, ale okej. Nie kumam, jak można się szczycić, że stawiasz na jakość i promujesz polskich producentów. Jednocześnie promujesz Shein i ciuchy, na których produkcję jacyś ludzie w kraju trzeciego świata dostają mniej niż $1 dziennie. O zanieczyszczeniu środowiska nie spełnią, jak widać wszystko jest na sprzedaż, wszystko wypromujesz, jak cię odpowiednio zapłacą, nieważne, że to hipokryzja. Okej, ja się nie zgadzam z tym komentarzem, ale to była krytyka. To... trochę wkurzająca mnie mocno, ale nadal krytyka. I jeśli chodzi o to, że za wszystkie pieniądze, to już mówiłam wielokrotnie, żałujesz w sumie to jest, tak patrząc na te komentarze, żałuję, że nie wzięłam tej kampanii, na przykład Sprite'a, nie? No bo zdecydowanie, miałabyś kupę kasy po prostu. Tak, mogłam kupić to pierwsze mieszkanie, byłoby super. I się mogłam brać wszystko jak leci, nie robię tego, nadal tego nie robię. Wzięłam kilka współprac, z których byłam mniej lub bardziej zadowolona. Za Sheina nie będę przepraszać, na początku przepraszałam i myślałam, że coś jest nie tak, ale w tym momencie trzymam iPhone'a w ręku i ci pracownicy mają takie same, którzy zrobili ten telefon i tą budowę i to wszystko tutaj, mają takie same warunki jak ci, którzy są w Shein. Ale o tego iPhone'a już ludzie nie mają pretensji, nie? Tak samo jak o te buty. Czy o 90% polskich sklepów, które szyją w tych identycznych, w tych samych fabrykach co Shein, to już nie jest problem. Te gwiazdy z tyłu, co w Chinach były robione na bank, to jest Sinsei. Więc ja to jestem po prostu dumna z ciebie, że już za to nie przepraszasz, wiesz o tym. Tak, ale ty mi to wytłumaczyłaś. Nie przepraszam, staram się, jak wiecie, nie mam współpracy z Shein. I powiem wam, że jeśli miałabym się podjąć współpracy z Shein, to musi mi zapłacić kosmiczne pieniądze, bo ja chcę znieść ten hejt. I, to jest smutne właśnie. Tak. Nie, powiem wam dlaczego, bo ja rozumiem te głosy, że to jest mega szkodliwe, to jest fast fashion i tak dalej, ale bardzo dużo marek, które szyją plus size, są właśnie z tej kategorii. Czy mówimy o HM-ie, który bardzo się duży greenwashing uprawia, czy polski Reserve. Generalnie... Zara, w ogóle cały Inditex przecież szyje w tych samych fabrykach, więc... Te polskie firmy nie płaciły producentom i ludziom, którzy tam pracowali w Azji przez pewien czas, też były tam różne same afery. I kurczę, rzeczywiście, gdybym wybierała same super etyczne turbo firmy, to bym pokazywała tylko wędzarnię Maruzak. Codziennie kiełbasa na każdym tak to powinno wyglądać, słuchaj. Niestety taka jest prawda. Nie nagrywałam dla was tutaj super sprzętem Mateusza. Chińskie, mega w cholerę drogie mikroporty, gdzie dzisiaj mam nadzieję, że docenicie dźwięk. Ci ludzie mają takie same warunki. Wake up. Ja muszę przeczytać hejt, który po prostu jest dla mnie tak uroczy, że naprawdę ja się uśmiecham na samą myśl o tym. No więc jakiś pan pisze: kurna, nie sądziłem, że baba może mieć większe łapy ode mnie. I jakby po pierwsze dla mnie to jest komplement. Po drugie, zataczamy, nie wiem czy zauważyłeś, że zataczamy po raz kolejny krąg, bo zaczęło się od naszych łyt jak dwulitrowy butel od Sprite'a, a teraz jest problem z naszymi rękami. Natomiast twój komentarz w odpowiedzi mnie rozczuli na maksa. Rozkoszne, że takie małe łapki same sobie lajkują komentarz. Tak, bo pan sobie sam polajkował komentarz. Tak. Sekundę po tym, jak go napisał. No i to jest fajne. Małe łapki, mały komentarz, małe lajki. Może jakiś kompleks? Nie wiem, ja tylko zadaję pytania. Ja nie udzielam odpowiedzi, ja tylko pytam. Komentarz był pod kozakami na szerokie łydki. W ogóle czymś się nie przyczepił do łydek. O nie, naprawdę. Bo sama się przyczepiłam do łydek. A? Przypomnijmy. Szachmat hejterzy. Tak. No to znaleźli. No i jeszcze myślę, że kończąc temat łydek, myślę, że na tym możemy zakończyć, bo jest coś cudownego, ponieważ odcinek o kozakach był, ale nowy też jest albo będzie, więc no co tutaj dużo mówić. Zacznijmy od Ober Alexa na Instagramie, który skomentował albo skomentowała, chyba skomentowała Magurisa szerokimi kozakami, które uwielbiam i które mi się bardzo podobają. I masz je dzisiaj na sobie, takie same. Nie na szerokie, tylko na grube łydki. Mam takie i wiem, co mówię. Owijanie bułki w bibułkę, zakrzywianie tłustej rzeczywistości. Jak ta twoja tłusta rzeczywistość? Bardzo, ma się świetnie. A jak już mówimy o łydkach, to muszę ci przypomnieć o jednej rzeczy. Czy macie grube łydki, grube tyłki, grube uda? No to mamy tutaj, niezależnie od tego, wygodną opcję. Jak wiecie, MONA partneruje nam od dłuższego czasu i dzięki niej też powstało dużo fajnych materiałów. I musimy wam o tym przypomnieć, że jeśli kiedykolwiek mieliście problemy ze zsuwaniem się, rajstop, pończoch, czy jakieś inne bardzo irytujące rzeczy, no to tu już się skończą wasze problemy. To jest pigułka na te wszystkie problemy. Zdecydowanie, ale to nie tylko rajstopy i pończosznictwo. Pamiętajcie też, że zbliża się okres świąteczno-karnawałowy, więc jeśli miałybyście się ochotę troszeczkę wysmuklić, to kolekcja Ewy nadal jest w sklepie. I jeszcze są piżamy. Piżamy w bardzo wielu typach i naprawdę wyglądają super. Tak, ja się aż zdziwiłam, że Mona poszła tak szeroko z ofertą, ponieważ oni w ogóle byli zaskoczeni tym sukcesem rajstop i później spufferów. I przede wszystkim waszych komentarzy czytają wszystkie. Są przeszczęśliwi, kiedy dzielicie się waszymi doświadczeniami, więc możecie spamować profile Mony i bardzo się cieszę, że też przyłożyłam cegiełkę do tego, że poznaliście tą markę i mam nadzieję, że jeszcze powstanie wiele fajnych rzeczy, bo się naprawdę starają, a ja to mega doceniam. Wiem, że miałyśmy już kończyć, ale siostra, ja wiem, że ostatnio mamy trochę mniej czasu dla siebie, ale czy ty mi czegoś nie powiedziałaś? Chciałabyś mi o czymś powiedzieć, dlatego że... Bardzo ciekawy nick, Wredna Ja, napisała: gratuluję, który miesiąc? Tak już mnie wkurzają, że bardzo, bardzo szybko je likwiduję, bo uważam, że to jest szczyt chamstwa, prostactwa i takie rzeczy się nigdy nie pisze. Dlatego właśnie pozwolę sobie zdecydować twoją odpowiedź, która była najlepsza. Twój ostatni na moim profilu. Tym miłym akcentem kończymy ten odcinek. Oczywiście mamy już trochę hejtów w zapasie, więc jeśli chcecie oczywiście więcej hejtów jeszcze w tym roku, nie wiem czy się wyrobimy, ale oczywiście postaramy się. Zaglądajcie na nasze TikToki oczywiście. Daria, będzie więcej inspiracji modowych? Tak, będzie. Tutaj, no właśnie, dlatego tutaj Cię zobowiązuję, ponieważ są mega filmiki, zwłaszcza te ostatnie mi się mega podobają, nawet w jednym brałam trochę udziału. Tak. To co, widzimy się na Instagramie, na TikToku. Jeśli nie subskrybujecie tego kanału, a dotrwaliście do tego momentu, to uważam, że inaczej stać się nie może. Subik, łapka w górę, to jak ta moje obtłuszczone serduszko i tłustą rzeczywistość. Tak, to co, idziemy jakieś pączki zjemy, nie? Tak. Cześć.